Chciałem witać w kolejnym odcinku The Log Dark, seria Lodowy Stalker. W poprzednim odcinku zaczęliśmy się szlajać po Bieszczadach, po wyższych partiach nad zawalonym, bo zaśnieżonym obozowiskiem. I dotarliśmy po linie tutaj na górę, gdzie powiedziałem, że przycupnę, ogrzeje się, pójdziemy spać, przeczekamy do wieczora, bo jest szansa duża na zorze i udamy się z powrotem na dół. Więc odsypiajmy. Zaraz sobie przeszukamy. Jeszcze nie patrzyłem tutaj na itemki. Ile tu zostało? 3 godziny. 2 godziny snu na start. Snu. Jedzenie, woda, jedzenie cienko. Kurczę, ziemniaki. Ziemniaki się zrobi. Mleko zjemy. To jest 250 gram. Dawać te ciężkie puszki. Zawsze priorytet. Dobra. Dobry boost kaloryjny. Zatankuję go, bo jeżeli ma działać cały wieczór, to chcę mieć spokój. Dobra, 2 godzinki. Powinno być ok, powinna przyjść raczej zorza, bardziej niż zawierucha. Wydaje mi się, że trzymają warunki. Jeszcze trzeba będzie trochę odzyskać sił, więc jeszcze tutaj pośpimy. Tymczasem lecimy. Czemu nie mogę ze spacją? Bo zepsute. Od razu. Puszki tankuję od razu w trasie zazwyczaj. Bo i tak muszę uzupełniać wodę i dbać o kalorie, więc to zawsze z automatu leci. Na 250 gram, nim się obejrzycie, 4 puszki, kilograma nie ma, więc przepijać to na potęgę. Nie, dzięki. Nie wiem, czy będę kreśkał, te flary też się odkładają, ale już ze 2 poszły w poprzednie. Ej, mgli się. Chyba, że będzie elektryczna, ale nie tego się spodziewałem. Miała być zorza. Może będzie. Kurczę, przegryza się jedno z drugim. Trudno powiedzieć, co będzie. Dobra, o co tu chodzi? Złomy, zniszczony barak. A tak w miarę intuicyjna ta mapa wbrew pozorom, jak się zacznie chodzić. O, tam była to konkretna dolinka, można wyjść, można polować, tylko pewnie nie ma na co. No, Mackenzie, dopiero co spałeś. Tam jest blokada ewidentnie, nic, nic, jakiś węgiel. Wezmę, zaniosę do... O kurczę, płacę mi to. Zajączki. Czyli nie jest aż tak źle. Coś by tu ugrał kaloryjnie, gdyby trzeba było tu tkwić. Pytanie, jeżeli teraz to będzie gdzieś dalej szło, to nie idziemy. Aha. Pewnie trzeba kucnąć i przejść. Albo tędy. Tu nie ma nic. Pustki. Jedzie zorza jak nic. No i czemu nie mogę tu wyjść? Ej, Hinterlands bez kitu. Widocznie nie mam tu wyjść. Okej. Okay. Iti go home. Spanie, spadamy. Kurczę, nie chcę iść spać, boję się, że mi zorza przelosuje i będzie jakaś brzydka pogoda. To zaraz, po cholerę ja tu przyszedłem. Nie rozumiem. Chyba, że coś tu będzie zasypane może. Może po prostu jeszcze miało mnie tu nie być. Tyle w temacie, tak mi się wydaje. Jeżeli ma być zorza, to i tak będzie trwać 2 godziny. Problem w tym, że auromendy się wczytają. Nie wiem, czy po prostu nie walnę 2 kaw i nie pójdę w takim stanie. Nie chce mi się bawić po nocy z nim.
Ile tu zostało? 28. To ciężkie, będzie tyle łatwiej w dół. Dawaj, masz, widzę, nadmiar puszek teraz. Się wyprztykamy z kawy i tyle będzie z tego. No, 2 godziny. Dobra, pij. Aj, będzie, że mu się nie chce pić teraz. To ci się zachce, jak dojdziesz do Lin. Idziemy. Mniejsze zmęczenie, ta długa lina na dół. Tyle dobrze, że w dół. Już myślałem, że nie wylezie tu. A jakby teraz zaczęło wiać i to bym się zawrócił do dziupli. I tyle w temacie. Jeszcze nie wiem z tym border collicem, jak tu zajrzę. Może coś nagram u mnie. Nie wiem, jak to będzie. Zobaczę, czy mi się tam dobrze będzie siedzieć. Też tak lubię sobie od czasu do czasu zmienić lokację. Dobrze dla zdrowia psychicznego takie testy robię. Dużo ludzi nie lubi i nie potrafi spać na przykład nie u siebie, a oni mają tak skutą całą, cały parter z kuchnią, bo wykryli problemy jak podczas standardowej jakiejś renowacji. Więc kuchnia nie istnieje, będę miał tylko lodówkę, mikrofalówkę. A ja mówię, kurde, ale survival zarąbisty, pewnie. Ludzie kręcą głową, jak to? Na pewno? Ja mówię, kurde, zarąbiście będzie. I tam, i tam. Dobra, zrobimy mały szacher. Bye. Dobra, lecimy. Fajnie, że raki założyłem. Będziemy wydutkani totalnie. Trzeba było jeszcze więcej kaw zrobić. Ojej, ale on dropi jak gejsza po tej linii. Poczekaj, jak strażak po róże. Mogłem skoczyć i złapać linę. Pierwsze to już byłoby przegięcie. Jakbym na kurczę... gorących sejwach tak zwanych, czyli tych, które są w użyciu, takie przekręty zaczął robić. Człowiek prosił o problem. Kurczę, maskę mam, przecież mogłem maski użyć do zatrzymania się w locie też. Sprawdzimy, czy to działa pod koniec, zrobimy sejwa jakiegoś testowego. Nie wiem, gdzie ta pochodnia poleciała, jaki był cały zamysł rzucania jej tak na oślep. Czy coś jeszcze może odzyskać mi energię? Nie, musiałbym się zatrzymać i robić. Ej, ale idzie zorza, czy nie idzie zorza? Bo miała być. Ptaki, zróbcie, żeby była zorza, bo kurczę, ja tutaj tak obstawiałem. A zaczyna wiać. Wszystko się marnuje. Takie marnotrawstwo. No a tak to jest, fabuła pewnego rodzaju to ciśnie trochę, żeby zaliczać te wszystkie punkty. W miarę szybko i nie zanudzać. Ładnie tutaj kurczę jest. Kurczę, nie wiem, czy będzie. Trudno powiedzieć. Powinna być. Ale to tak w takich warunkach to jest 80% szansy, że będzie. To nie jest gwarant. To jest... prawie na bank będzie, o. Muzyczka. Dwie kawy zostały. Pójdziemy do Bieszczadzkiej spać. Zamiana pochodni, jakieś drewno?
Nie wiem, czy mamy jeszcze coś. Kurczę. Zrobiłbym sobie kilogram. Dobra, trudno. Wracamy na chatkę. To chyba była chatka C? Nawet nie sprawdziłem, jaki numer identyfikacyjny posiadała. Co jest? Auromendy się doczytują dziś. Ale to jest dziwne, nie widzę tego u innych. A to też nie jest byle sprzęt. Nie wiem, czy one dalej latają. Ja przypuszczam, że tak, ciągle się spią błędy. Czy jak wpadły pod mapę, tam gdzieś kolidują, coś robią. Odwracają się kilka tysięcy razy na sekundę. Przecież jak mieliśmy ten wyciek pamięci na Wesołej Dolinie, to po jakimś czasie gra wywalało, bo wychodziła poza dopuszczony zakres. I nie żartujcie, że nie będzie zorza. Znowu. A wszystko wskazywało na to, że będzie. No ładnie, no ale co z tego? Jak zorzy nie. Ale mieliśmy okna pogodowe i na widoczność. Tyle dobrze. Muszę trochę przymknąć, bo tu niedźwiedź może na nas wpaść. Chyba, że poszedł spać już. Cicho bądź, Mackenzie. Gdzie jest chata? Ciemno. Nie widzę. Niżej, wyżej? Na dole. Dobra. Tak, czy to już jest ta zniszczona? Może być ta zniszczona. Nie ma znaczenia, która. Nawet lepiej. Tu się Menda patrzy na nas już. Z winkla gapi się i nie wie co. Co ze sobą zrobić. Może być zniszczona. Nawet lepiej. Bo to nasza baza. Znowu będę spał na raty, znowu nic nie odzyskam zdrowia. Nie wiem, czy znowu nie pójdę tylko na 2 godziny spać. Herbatę zieloną zrobię i potem dośpię dłużej. Już miała być ta zorza, to by było. Chciałem powiedzieć pingwiny, bo to chciałem powiedzieć. Gołębie. Tak żartem je nazywaliśmy. Śnieżny gołąb. Pingwiny? No proszę. Migracja pingwinów. Pingwiny zwariowały w wyniku geomagnetycznego sztormu i maszerują przez Kanadę. Inwazja pingwinów. Czun, czun, czun. Ale spokój. Po tych wszystkich wiecznych dniach się zrobił spokój. Już tracimy zdrowie. Ciekawe, czy to... Kurczę, łopata odśnieżyć jest. Chociaż to nie będzie wejście, to... pudło. No, działaj, rób herbatę, wejdziemy szybko do środka. Ten ogień jest faktycznie w niefortunnym miejscu. Strach tu chodzić. Parę minut łapiemy herbatę na zimno, możemy potem ją wypić, nie jest to tak ważne. Teraz zrobimy tylko tak.
Ciepełko, powrót. Ech, nie ma zorzy. Wywal to. Nie spadaj tam na dół. To jest gotowe. Bierz jakiś ogień do środka i spadamy. Dobra. Kalorie są, woda jest. Zaczniemy od 2 godzin. I modlitwa o zorze. Bzz, bzz. Dupa. No to trudno. To zdrowie ważniejsze w takim wypadku. Gdzie to jest? Czemu to nie jest w sekcji medycznej? To strasznie nie. Zorganizowane to wszystko. Dobra. No to 8 godzin. Nie było zorzy. Co będziemy robić? A, jeszcze jest trochę do czekania. Jedna ze starszych ścieżek muzycznych, ten kawałek. Z oryginałów jeszcze. Z premiery. Dobra, jak tam warunki? Musi być mgła tym razem. No nie. Czemu jest tak ładnie? Oszalaliście? Paka się zregenerowała. I nie wiem, co ja tu ze sobą zrobię. Leży tam jeden. Się nie rusza. Pójdę tam z pochodnią, odpalę ognisko. Może wiatr się nie wzmognie, że tak powiem. I oporządzę dziada, bo chcę mieć rezerwy, a nie mam rezerw żarcia. Idziemy. Zabieram was na wycieczkę do Timberment, co wy na to? W zasadzie tu będę w miarę szybki, to mogę z... Serio nie umiesz zmienić? Ale to jest łazęga, weź to schowaj. Dobra, wy... Okej, okay. Co? Co on robi? Nie wiem, ile mam drewna w rezerwie. Najłatwiej byłoby je pochodniami rozgonić. Kiedy nie trzeba się bawić, marnowanie amunicji. Gdzie one w ogóle były? Cicho. Ile stopni? 28. Będzie ciężko się odkuć. Podnoś to. Dlatego biorę niebieską, że nie zamierzam tak długo. One tutaj mają żałobę. Zaraz będziecie miały więcej żałoby. Za was wezmę. Się odkuliśmy nawet nieźle z tą herbatą. Aha. Hinterland stwierdziło, że nie. Tu nie będzie ognisko. Ja nie mogę z wami. Bo co? Serio? Przecież to jest idiotyczne. Nie, better placement mod, jak nic. To jest jakiś dowcip. Jedź stąd, ognisko próbuję postawić. Się śmieją ze mnie teraz. Głupie. Wszystko dlatego, że koleś ma kompleksy. I ktoś położy dwa pudła krakersów na sobie i to nie jest jego wizja. I przez to cała gra cierpi. Przez takie idiotyzmy. O, akurat zgasło. Węgiel się kończy. Dobra, ile tu jest?
3 godziny. I to w zasadzie najlepsza opcja, żeby je... Znowu interakcja z ogniskiem, a to nie z garkiem tym razem. Ruszę się. No, oczywiście. Dobra. Tymi? Mnie nie widzi. Aha, teraz mnie nagle widzi. Co tu się dzieje? No i uciekł. Nie jest, muszę się dogrzać. Będziemy tu stać. Mam nadzieję, że to nie zdechnie mi. Ile jest zapasu wody? Wiem, że z wodą było cienko. Zrobimy wodę. Zrobimy obie ziemniaczka w międzyczasie. Wilki poczekają. Żebym mógł taki fake zrobić. Jakiś z interakcją, jak je obrabiam tam. Bo się boję, że mogę być poza zasięgiem, a spróbuję to obejść w inny sposób. To mnie osłoni. A tak, interakcja? Czekajcie, tak i nie dotykaj. Mogę dotykać myszki, ale nie mogę. Ej, stąd. Ej, dlaczego? Jest ogień. Co za dziad? Zobaczymy, czy teraz się wkurzą. Ja to robię dla nauki i dla was. Aha. Dziabnął mnie. Dobra, przerwij. Nie, nie podziałamy tu. Idź stąd. Dobra, kundle. Kurczę, amunicji mi szkoda. Wracać. Został. O, może będą teraz częściej padać. Co jest czwórką? Aha, no naprawy. Need some first aid. Tak? No co wy? Dobrze nas dupną. Gdybym był się tam w stanie przekłamać, że one mnie nie widzą, co bym je zrobił? Ile tu zostało? 16 do 18. Jest czas. Nie wiem, czy one wrócą. F. Jeszcze tu mamy zarazę. Bo wiem, co będzie. Ruszę się i te dziady tu wrócą. A ja chcę kilograma mięska. Pracę, zdrowie. Bez sensu. Nie nagrzałem się tyle, co trzeba. Dobra, wynocha. Ile tu jest? 26. To musimy trochę posiedzieć. No tak trochę niefortunnie. Tak człowiek siedzi i modli się o tą zorzę. Powinno być to lepiej oskryptowane. Nie mówię, że natychmiast, ale kurczę, 24 godziny. Kolejny nocleg. Już ewidentne jest, że człowiek idzie z notatką, z polaroidem, wchodzi do kręgu z tym polaroidem. I gra powinna... Co? Ania, bierz go. Zabij go. Się nie może zdecydować, głupek. Chociaż łanie? Kurczę. Tam bym ognisko przeniósł, ale to zaraz nie będzie węgla. Słuchajcie. Doczczało go. No, szkoda pocisku. Się łuk przydał. Za chwilę nie będziemy mieli czym szczelać. Spalona też 0,250? Okej. Okay. Ciekawa logika. Na razie ogień trzyma. Dobra, ja tu będę ogarniał, nie będę was zanudzał i do zobaczenia wieczorem.
Zachodź już, dziadu. Musi być zorza. Zaszło. Czekamy dalej. Dobra. Warunki na zorze są dobre. Teraz pytanie, czy przyjdzie. Lecimy z wodą. Ile tu zostało? No, 3 godziny może ugramy. Z przekłamaniem na zewnątrz w ogniu. Tu już coś się skrada. Śmieszna sprawa jest, że te timbery, jak popatrzymy na nie z bliska, tak dla nauki, na nas tu nie widzą. No, idź spacerkiem tak przed chwilą, żeby ten ogon machał. O, ty kocze! Co tam jest? Co tam czujesz? To tak wyglądały wilki w pierwszej Alfie, jak Ralf prezentował The Long Dark, chatę trapera. Tak wyglądały pierwsze wilki. Ciekawe, że tak powrócił ten koncept. Feels like night is coming. Dawać, dawać. Jest czy nie ma? Jest. Jest muzyka. Jest przed zorze. Czekamy. Będzie. Jest. Jest klimat. Ale fajnie. I siedzę sobie cały dzień. Przy ogniu, z mięskiem, z wodą. Bez ciekawej lektury, niestety. Ale bardzo miło mi tutaj się siedzi. Chciałbym to ująć ładnie jakoś. Taki trochę kąt będzie. Dupiasty. W drugą stronę, żeby świeciło, byłoby lepiej. Tylko tam jeszcze słońce zachodzi. Ciekawe, jak w ogóle ona zachodzi, jeżeli ono szło tak, 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 tak. Skąd jest to światło? To trochę się nie trzyma kupy. Poleciałbym, ale nie znam regionu, nie chcę sobie spoilować. Więc niestety tego dla nauki nie zrobimy. Zobaczymy, co tam radio ma do powiedzenia. Poczekamy na pierwszy sygnał. Jeszcze jest przed zorze. Jeszcze może się namyśleć pogoda. Sprawdźmy jeszcze szybko, czy ja na pewno czegoś nie pokićkałem. Jak to było? F? J? Pola rajdu przenośnej radiostacji kryjówka Rudigera na rozdartej przełęczy. No to musi być tu, bo Polaroid wskazywał tą chatkę. Niestety, nie wiem, czy coś tu może jeszcze nam dać znać, że się pełna zorza zaczęła. Tak, może nam dać znać. Powinny się świecić lampy na czerwono. Maszty. Czyli nie ma pełnej zorzy jeszcze. No to walnij litr wody i będzie. Teraz jest pełna zorza, bo się świecą światła. I teraz jak wyciągnę radio? Oczywiście. Idziemy. Słuchajcie, idziemy. Tylko ja muszę to zabrać ze sobą na chatę, jak to wszystko chycę. To wiemy, jak to się skończy. Dobra, będziemy pamiętać, że tu był miniobus. Jak tam z odcinkiem? Kapitalnie, pół godziny i akurat będzie podsumowanie. Ryzykuję trochę. Mogła się zmienić pogoda. Dobra, 2,80. Ok, idziemy. Wykryło drugi?
Straciło chyba żółty też potencjalnie, bo... Co tu będzie? Czyli tak. Z nosem w ziemi. Jest. Kurde, Mackenzie otarł. Zaspę ręką ogarnął. Rewelacja. Ty to, Mackenzie, jesteś fachura. Dobra, co mamy tu ogarnąć? Tu tak w zasadzie zacznę od tej bido przestrzeni. O, rewelacja. No tam nas coś pokąsało. Pytanie, co żeśmy potracili w wyniku tych kąsaczy? Staty jakoś nie spadły. Mega, ale wszystko na naprawę się przyda. Dokładnie, obadaj, powoli, nie przegap. Szmacianki, bo chyba się kończyły. Jest jedna paczka w zasadzie. Przyjmiemy kolejną. Flary żeśmy wypalili przed przyjściem tutaj. Ciekawe. Widnie trochę. Ha, to fajnie. Yes. Kable nie rażą. O dziwo. Zielone skarpety, nowe. W kufle z piwem. Co to? A już myślałem. Już tak się czepiam, bo rozwalicie tkaninę, a tam będą zapałki. Gdzie tak było? W Miltonowie tak było. Co? Kapsuło. To te, które znajdujemy? Ciekawe. Puszka, 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 puszka. Jakieś dowody widzę. A to jest puszka z jedzeniem? Nie, on to tak widzi. A, rozbicie. Okej. To jest nie do rozbicia, to się przyda. Zawsze wypalimy, no to lecimy z tymi dowodami tutaj. Czy ja chcę to zabrać? Nie. Może będę miał jakiś powód, by tu znowu przyjść. Dziennik Rudigera i Polaroid Brygadzisty 5. Jakąś sekwencję mamy utrzymać? No ale tu mieliśmy przyjść, to tu przyszliśmy. Pokaż. Bez kitu. To te schody. No co tam byliśmy? Nic tam nie było. Ale na zdjęciu są schody. Na tych schodach trzeba będzie się skupić. Tak to się zrobi. Czyli mamy materiał na kolejny odcinek. Się tam udamy znowu. Jak będzie okno pogodowe, lecimy od razu. Jest jakiś opis? Obok jeziora. No, zgadza się. Przez wąwóz i pod górkę. No tak, pod górkę konkretnie. Ukryta ścieżka. Jego ukryta ścieżka. Okej, okay, to tam pewnie coś odsłoni znowu ręką, Mackenzie machnie, siup, ziu. I będzie magiczne przejście. Rewelacja. Dziennik. Someone is stalking me. Even now, huddled here with the rats and the filth, he is searching. The mole I had feared, or... The mountain pass is closed.
Great Bear Island's instability, its many earthquakes and shifting mountains, were thought to be key attributes in our scientific game. And that proved partially true. Its gnashing rocks, the clash of old and new forces in opposition, did grant us a look in the right direction. But it's also trapped me here, with no retreat from these frozen peaks. I need to examine the data more closely. All I hold in my hands is a closed book. I must get higher to get the signal out, to let them know I persist in this hellish place. Czyli się pniemy do góry śladami Rudigera. Znajdź wejście na płaskowyż, High Peak. Wejście na płaskowyż. No i zdjęcie nam pokazało, gdzie mamy go szukać. I schody do góry. Okej. Okay. Ma to sens. Tylko szkoda, żeśmy tam poleźli. Tak na zasadzie... O, tam trzeba pójść. Tylko, że nie teraz. Dobra, no to słuchajcie, ogarnęliśmy tu wszystko. Walniemy sobie spanko. To w zasadzie tu było... Tu nie trzeba nam do tego zorzy. Do tej klapy. Więc ogarniemy sobie... Jaka jest pora? No, pora jest na spanie. Ewidentnie. Nabijemy sobie po prostu kolejny dzień i tyle w temacie. Mackenzie zaśnie do muzyki. Szkoda, że z herbaty nie zrobiłem, ale ognisko już pewnie zgasło. Teraz podczas zorzy by się przydało, żeby te indukcyjne kuchenki czy tam cokolwiek, mikrofalowe nawet działały. Żeby sobie herbatkę odgrzać. No dobra. Spanko. Misja zaliczona. Widzimy się za 7 godzin. Wycisnę ile się da, ale on i tak wstanie. O, nie ma muzyczki. Coś tutaj widać. Co by tu ugrał pewnie jakoś. By się stąd wydostał po omacku. Więc mamy misję. Wrócimy tam. Podczas zorzy znowu muszę tam siedzieć? Nie wiem, pójdziemy tam. Może jeszcze leżą te truchła. Może je obrobimy, weźmiemy zapas mięsa, będziemy tam siedzieć i czekać na zorzę. Sprawdzimy bez zorzy też, czy się da. I mamy co robić w następnym odcinku. Tymczasem dzień już jest 157 naszego lodowego stalkera. Mam nadzieję, że się wam odcineczek podobał. Jeśli tak, to wiecie co czynić. Tymczasem ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i do następnego. Adios.